A dzisiaj zaczynamy od bardzo interesującego tematu, a mianowicie jak zostać programistą bez studiów informatycznych. Czy jest to w ogóle możliwe? Zapewne teraz w waszych głowach pojawia się takie stwierdzenie, że branża informatyczna to jest tak ścisły kierunek i potrzeba tak ogromnej wiedzy, że bez tych 5-letnich studiów no nie da się tam wgryźć. Że trzeba być genialnym człowiekiem z matematyki, trzeba znać super język angielski, bo wiecie, że akurat praca programisty bardzo często jest związana z tym, że główny język, który będziesz używał, to jest język angielski. Dokumentacje, czy często zespoły są akurat już nie jak kiedyś w obrębie załóżmy kraju, ale tworzysz z kimś z Indii, z Chin, czy skądś jeszcze. I to wszystko jest oczywiście spalane przez język angielski. Dlaczego wybrałem akurat ten artykuł? No bo twórca tego artykułu nie skończył studiów informatycznych, a mimo to pracuje jako programista. A więc już pierwszy przypadek, że da się to osiągnąć. A oto kolejny artykuł związany ze sztuczną inteligencją w Infoszenie. Jeśli czytaliście felieton polecany w ostatnim odcinku, na pewno wiecie, że termin sztuczna inteligencja jest niezwykle rozdmuchany marketingowo. Ale nie tym razem. Artykuł opowiada o startupie Scriptbook. Ma to być projekt, który jest w stanie na podstawie pewnych algorytmów i uczenia maszynowego stwierdzić, czy dany scenariusz będzie kasowym hitem, czy zwykłym bublem. Jeśli zastanawia was, w jaki sposób algorytm może to przewidzieć i w ogóle jak to możliwe, że jakiś program by był w stanie poznać się na takich ludzkich aspektach życia jak emocje, no to zachęcam was do przeczytania artykułu. Link oczywiście w opisie. Jeśli marzy ci się zostanie programistą, ten artykuł jest dla ciebie obowiązkowy. Zapewne myślisz sobie teraz, opowiada o jakimś super języku programowania albo o najnowszej technologii, którą muszę poznać i dzięki temu wszyscy się narzucą, aby mnie zatrudnić. Niestety muszę cię rozczarować, ale nie. Artykuł mówi o życiu programisty i skupia się na aspekcie siedzącego trybu życia. Teraz sobie tak myślicie, no co za geniusz. No oczywiście, że programista to siedzący tryb życia. Ale w artykule możecie się dowiedzieć naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, a mianowicie tego, jak bardzo zabójczy jest taki siedzący tryb życia i co można zrobić, aby to zmienić. No bo ludzie idą na informatykę po to, żeby zarabiać gruby szmal. Ale co ci z grubego szmalu, gdy musisz go wydać na lekarza i leki? A lepiej wprowadzić jakąś drobną zmianę już teraz. Taką ledwo co znaczącą, ale w przyszłości ona zaowocuje. Jeśli chcesz być programistą, artykuł obowiązkowy. A teraz gratka dla fanów gier wideo. Nie jest wam obcy zapewne tytuł Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ostatnio podczas wywiadu z Adamem Kicińskim, szefem grupy CD Projekt Red, wyszło na jaw to, że planują w przyszłości kolejną grę w uniwersum Wiedźmina. Niestety, nie będą to przygody Geralta z Rivii. Jak to podkreślano w innych wywiadach, przygody Wiedźmina miały być trylogią. Wydano 3 części, no i na tym koniec. Ale kto wie, czym nas zaskoczą? Uniwersum Wiedźmina jest olbrzymim światem i ma wielki potencjał. I kolejny news ze świata gier. DC odpowiedzialny za produkcję Battlefielda, czyli jednego z topowych shooterów, postanowił rozdać darmowe DLC do serii gier Battlefield. Jednym z tych pakietów jest Turing Tides do gry Battlefield 1 oraz Second Assault do Battlefield 4. Spieszcie się, albowiem czas jest ograniczony do 17 lipca. Nim się z wami pożegnam, chciałbym jeszcze opowiedzieć, jak widzę przyszłość Infoszena, jak to się maluje w moich oczach. Przede wszystkim nie chciałbym schodzić na drogę, gdzie opracowywałbym każdy artykuł. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo czasochłonne, a nie ma na ziemi człowieka, który wiedziałby wszystko. Można być dobrym w jakimś kierunku, możemy być dobrym w 5 dziedzinach, ale nigdy we wszystkich. Po drugie, gdybym opracowywał taki artykuł, mogłoby się okazać, że akurat ten artykuł kompletnie nikogo nie interesuje. Mimo, że mi się to wydawało.
A gdy utrzymuje taką formę jak aktualnie, to wiem, że jeśli jesteście zainteresowani, to sami sprawdzicie. A jeśli nie, to nikt nie traci czasu. I nie musicie słuchać 10 czy 15-minutowej gadaniny o czymś, co was kompletnie nie interesuje. Dajcie znać, co sądzicie o takim podejściu. Jeśli wam się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie i bądźcie razem ze mną orędownikami wartościowych informacji w internecie. Dzielcie się z przyjaciółmi. Do zobaczenia i cześć.